Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień szabatu do synagogi i powstał, aby czytać. Zaczął tedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, 16 i 21 werset. Spotkanie Jezusa z Żydami w synagodze. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i gdzie był wraz ze swoją rodziną dobrze znany. Według swojego zwyczaju chodził w każdy szabat do synagogi, jak każdy pobożny Żyd. Fragment pisma, który miał być przeczytany, pochodził z księgi proroka Izajasza. Pan Jezus Chrystus stał i przeczytał go. Następnie zwinął zwój, oddał go słudze i znowu usiadł. Do tej pory cały przebieg tego wydarzenia był zwyczajny, niespektakularny. Tak działo się w każdy szabat. Jednak krótko potem Pan Jezus powiedział: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. To, co przeczytał, przestało być zapowiedzią i obietnicą, a stało się historią spełniającą się bezpośrednio na ich oczach. Te żywe słowa zadziwiły ich i wzbudziły pytania. Niestety krótko później odpowiedzieli i zareagowali na nie wściekłością i sprzeciwem. Tak jest również dzisiaj. Historie i słowa w Biblii, które nas nie dotyczą, czy to te należące już do przeszłości, czy te, które dopiero mają się wydarzyć w przyszłości, częstokroć nie poruszają naszych zimnych serc. Kiedy jednak zaczynają żyć, gdy stawiają nas w Bożym świetle, kiedy zaczynają przemawiać bezpośrednio do nas i wymagają od nas podjęcia decyzji dzisiaj, tu i teraz, wtedy kładą przed nami wyzwanie, na które niestety nierzadko odpowiadamy sprzeciwem i buntem. Bóg mówi o tym, co było wczoraj i o tym, co będzie jutro. W szczególności jednak przemawia do nas dzisiaj, na tę chwilę i to osobiście, niejednokrotnie, nader konkretnie i adekwatnie do bieżącej sytuacji. Czyni to tak samo dzisiaj, jak czynił to wtedy. Całą tę historię możesz przeczytać w Ewangelii Łukasza, 4 rozdział, 16 werset. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według swego zwyczaju w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. Zaczął tedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, 16 do 21 wersetu.